what he's saying. They don't have to keep trying to kill us if we join them. They're basically pussies. What's that little bauble you got back there? That's interesting. That is our glowing rock. There are no gods. Alive! I want to be alive! You know what? Let's get sloppy. I like that. What the hell just happened? No, thank you. My sister's out of the spaghetti. Let's go. What the f***? Czy tak, jedziemy z rozwalonym sprzęgłem, bez przedniego hamulca, bez tylnego hamulca, urwana lampa z przodu, no po prostu zajebista jazda, no. Nieprzejezdny? Ledwie co początek, a już taki hardcore. Jak na pitbajka. Jakby nie to drzewo, to by tu można było spróbować. Nie wiem, czy nie tamtą stroną. Mulisto i rząd. O, o. Atakuje. Ojeju, za wcześnie cię wyrwało na koło. O, nie, właśnie no, za wcześnie dostałem dupę. A. Ale zaraz się psom wywalę. Moje racingowe rękawiczki. Jakby się uparł, tędy dalej by nawet przejechał. Chyba nie, nie za bardzo? Nie, bo jak ktoś spadnie w lewo, to... A to motor tylko spadnie. Elegancko wyszedł. Rozmyśliłem się, kurde, i dlatego. Nie chcę myśleć za bardzo. No. Tylko... Nie, właśnie jadę i myślę, kurwa, mam za małą prędkość. Rozmyśliłem się i prawie mi się wyjebał.
Nie, tutaj opona wylatowała na tym trawersie. Tak? No. Ale widać, całkowicie inna różnica jest na trawersach, jak się wasze trzymają motory, a mój. Muszę walczyć, kurde. Strasznie gęsto! Obroty, jakby kurwa jeszcze te wolne obroty były w tym motorku. Ja pierdolę. Tak jak w TTR-ce. Ja pierdolę. TTR-ka to było takie pach, 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 pach. Ja sobie się udusiła się, nie? A tu nagle mi odpaliła znowu. Co on kombinuje? Co ten Pit Bike Rider kombinuje? Gdzie on tam jedzie? No trudno, wytyczył trasę, trzeba jechać za nim. Przepierony, przepierony. Uhuhu. Ślizgiem. Fajne kamyczki są, akurat żebym dętkę przebił. Łapeczki w górę! Houston! We have the problem! Mamy problem mały. Masz. Ojej. Oddaję ci lampę. Nie, bo heftnąłem to, zapomniałem sobie, że heftnąłem to tylko tak, żeby na sztukę było, nie? Weźmy ją do plecaka. No. Heftnąłem, żeby było na sztukę, a nie obspawałem potem lepiej. Jak my tu motorami jeździmy, no nawet nie mogę utrzymać. Czekaj, bo teraz... O, ktoś może sobie ciśnienie zmierzyć w oponie. A co, masz ten? No, pierdzielisz. Nie, ja będę zmierzał ciśnienie, to jeszcze będę na minusie teraz. Nie, ciekawostka. Na kapciu jeżdżę, no! Będzie 0 minus na podciśnieniu jeżdżę, nie na ciśnieniu. Ja ciebie tu wyjechał.
przecina. Ej, a czemu to akurat tędy chcesz jechać? No nie wiem gdzie. Czekaj, ja by zjechał tutaj, a wcześniej też nie przejedzie. Ale to wiesz, gdzie pan spadnie i stop, jedziemy. Stop! Ty myślałeś, że będziemy potem wracać? No. A jak wrócimy? A nie, teoretycznie tu jest takie fajne to, o. O kurwa mać, co tam dziura jakaś jest? O, widzisz pan. Ej, tutaj jest taki fajny zjazd. Chociaż nie taki fajny. Ojej, popit gangu. Ja pierdzielę, ropa, olej się leje, diesla kurry zatrze. Ej, zahaczył się o coś. Czekaj, już schodzę. No stopką się zahaczył, czekaj, walę koło. Na tą stronę. O. Tyś tylko zjechał, a gdzie reszta? Ja skaczę. A nie rady ten ty? Tak delikatnie? No właśnie, ale nie tam. Nie, to byłoby za proste. Dawaj go, dobra. Delikatnie, tak żeby plastiki... O chłopie, to jest motor stworzony do takich operacji. Elegancko. Dobra, nie będzie wstydu. Czekaj. Idę sobie niżej. Niech leci. Ładuj, ładuj go w dół tam. O, ja pierdzielę, silnikiem. Silnikiem, kurwa. W te... Nie, dobra, nic się dzieje. Testujemy motor, no. Takie uderzenia też musi przetrwać. O ja! Nie, nawet nie jedź tu! O, tu jest twardo! Tu jest twardo! Ej, tędy! Tu jest twardo! Ale to powalone. Kurde, zablokowane to jest... Tym bardziej! Tu jest wszystko jest ten. Nie, tu jest błoto jak nie wiem co, patrz. Tu jest straszne błoto. Musimy jakoś przejechać. Kurde, przejść się nie da, on chce motorem przejechać, ten Piotrek. O, dalej jest fajnie. Ta byłoby górą, tamtędy. Tutaj się nawet nie przejedziesz. Tutaj... A musielibyśmy tędy nad tym, jakoś. Wyłamalibyśmy trochę gałązek. Ej, trochę gałązek by się wyłamało z drugiej strony. O, i tędy byś przejechał, patrz, tu. Dobra, chwila przerwy. Robimy tutaj porządki w lesie. No patrzcie, no nie nagrało się, no nie nagrało się. No Piotrek przejechał, pojechał w ciul. Nie poczeka, aż włączy kamerkę, żeby nagrać. Fajnie, fajnie, naprawdę to mi się podoba. Takie trasy, to kurde, to jest to. Co, jechać pierwszy? Pojadę pierwszy. Mam wąższą oponę, to będę miał gorzej. Tędy?
Zatem na czym trzeba uważać? Opałem, to przejechałeś. Ty kurde. Ojej! Co to się stanęło? Gałęzie? Gałązka? O kurde. Też, ja jechałem zamkniętymi oczami. Wsiadamy na motory, jedziemy dalej. I teraz w maneta i strzał ze sprzęgła. Rączka się przydaje.
mam hamulca. Nie mam hamulca, to wiesz. Jedź naokoło. Piotrek, Piotrek. Zero hamulce. Cały się zaoliwił. Nie. Hamulca nie mam z przodu, zaoliwiony cały. Widzę. Wyluzowało mi. Wiesz, mógłbym jechać naokoło, ale cię nie zostawię, se myślę. Opona, widać różnicę. A! Przepieram, jaki szybki jest! Z tym plecakiem. Piotrek tylko paluje na podjazdy. Przeskoczymy? Nie. Co? Kurwa, czekaj, bo mi się chycił. Masaż, akupunktura. Akupunktura, kur. Thank you.
żywca, na żywca! Teraz nie wiem jak mam zmieniać biegi. Jakoś dojadę. Bike rider będzie skakał. Już ci się suwam, żebyś nagrał. Pojedzie. No to kończymy, nie? Do następnego. Trzymajcie się, na razie. Hej! Uwaga, jedziemy z rozwalonym sprzęgłem. Nie ma kto mi... Dobra. Jedziemy. Teraz dwójka. Jedziemy. Dojechaliśmy, bez sprzęgła. Spaliłem tylne klocki w ciul. Tarcze. Nie wiem, coś mi chyciło. Temperatura, bo doszło do blachy. No. Tarcza się nagrzała strasznie. Ej. Parzy. No i zjechało mi klocki. To będzie na tyle w dzisiejszym odcineczku. Jeśli wam się podobało, koniecznie łapeczka w górę. Jeśli się wam nie podobało, nie dawajcie nic. Nie. Najlepiej nie najlepiej nie oceniać wtedy. No i jesteś nowy na kanale, możesz kanał zasubskrybować, jeśli ci się podobają takie akcje. Będziecie na bieżąco z kolejnym odcineczkiem, jak najszybciej. Więc do następnego, trzymajcie się, na razie, hej! Jedźcie dalej. Ratujcie się. Pojedziecie sobie, to przyjedziecie i wyciągniemy. Ratujcie się, jedźcie tam czy nie. No. Hejo. 3, 4. Zabaj, kurwa, bo to nie wyjdzie tak. 3, 4. Ja bym zrobił tak. Nie, trzeba go rozkołysać. Że tylne koło by trzeba było jakoś. Popierona trzeba było to tak zakopywać. Ej, jak koło było tak, ten to już zostało. Nie, fajnie jest. Dawno się tak nie skupałem. Ja pierdolę, pełno wody.
Teraz trzeba odpalić. Jak sam, sam się jak w łańcuch założył. Nie był ten, co? Ty, on jeszcze głębiej wchodzi, Rafał. Co ty pierdolisz? On jeszcze głębiej wchodzi. No dobra, dajemy, bo jak rozkołysam, to wchodzi piasek nowy. Gdzie to koło jest? Gdzie? Tam gdzieś koło jest, kurwa, pod wodą. Ja muszę sobie więcej podwinąć rękę, kurwa, bo mi braknie. Mówię ci, a ten szturek cały czas się wiesz. Ja, Piotrek. Nowa rzeź do roku. Kurwa, koło nie mogę. Ja pierdolę. Kurwa, do wahacza się długo. Nie ma szans, do wahacza. Nie, dobra, czekaj, nie. Dobra, mamy linkę i co dalej? Spróbujmy go. Czekaj, bo to tak, żeby twardy grunt, nie? Jakiś. A gdybyśmy się nie wbili, my to nie zostali w trójkę. Trzeba nie zluźnić się. Wychodzi, wychodzi. Idzie. Bo wiesz, pod koło. Ja całe buty weszły. No to nie wyciągnę. Ale wyszedł. Bo to wiesz, ten piasek pod koło chodzi. Nie, wyszło pani w koło. Główkę widać. Dawaj jeszcze raz. Tak, zapadaj się. Ale wychodzi coś. Jest nasz. No, jeszcze go do przodu tak. No. Czekaj, bo koło przednie jeszcze. Nagle jak koło wygląda. Ty. Czekaj, muszę wziąć kamerę. I się dziwisz, że ja nie mogłem tego przełożyć. Tutaj nie widać z tej strony. Tutaj tylko. To będzie jaśnie. Może ci mogę ci poświecić trochę. Właśnie nie wiem, może przyświecić, bo nie wiem jak tam będzie widać co. No co, no jeździ się no! No jeździ się to. O, fajnie to wygląda. Jakby taka pełna była. Patrz. I pomyślę, że patrz. Potąd trzeba było kopać, było praktycznie no. po wydy. No tu była woda, musiałem tyle się dokopać. Z 15 centów. Ale patrz jak ładnie spływa. No. Teraz sprawdźmy co z tym łańcuchem, bo to najważniejsze. Chłopie, jest tak zamulony, że stoi sam. Ojej. To dobrze, bo mi się... Nasmarowany jest łańcuch. Akcja ratownicza zakończona sukcesem. Ale patrz, taki niby piaseczek, niby jest twardo, nie? A jak się zatrzymasz, no. Zaczyna się problem. No. Bez linki byłoby ciężko. Ej, nie, jakby nie było linki, to bym chyba nic nie zrobił. Najsłabiej jeździłem. Piotrek, no to wiadomo, on to peta w opór. Tutaj też, ale wiesz, mi się wydaje, że te ogony, różnica jest przez to. Bo nie wychlapało, nie? Czekaj, stop! Ale to jest nie fair. Mita z C20. Mita z C20. Kenda. A ja tu jeżdżę na podróbce Kendy. Kenda nie, to nie brudzi. Ale daje radę. Widział? Więc no, nie jest źle. Że się fajnie jeździło. Jeździliśmy po lesie. Dzisiaj motorami. Jeździliśmy prosto. Po równym, jeździliśmy pod górki, z górki my jeździli. Tam byli. Tam i tam też, nie? Tak się jeździło. Tak się jeździło, było okej. Jest okej, jest okej! Ale jest good! Jest okej! Czekaj, bo nie wiem czy... Czegoś takiego jeszcze nie było. Dawaj, jedziesz! El Dorado! El Dorado! Oh,
Speedgun to naprawdę fajny sprzęt. Szkoda, że to jest z dostępnością części, no z dostępnością motorków jest na chwilę obecną taki problem, no transport, nie? U mnie deczko podjąłem sobie ogon, ale się wywaliłem teraz. Będę musiał podprostować dom. Próbuję jechać tak, bo zapytałem. A to próbowałeś, czekaj. Uwaga. Ale jedzie! Kurde, leży. Dawno cię nie było, widzowie, kurde, normalnie nie mogli się doczekać, kiedy będzie Pit Bike Rider, no. Musisz się teraz wytłumaczyć. No, nie było mnie, ponieważ dużo obowiązków. Bardzo dużo obowiązków, dużo pracy. Natomiast teraz będzie więcej wolnego czasu i już mam zapisane w swoim zeszyciku magicznym, o kurde, że trzeba wznowić nagrywanie na YouTube. A zeszycik nie pomoże, trzeba byłoby tym zeszytem uderzyć. Magiczny długopis jest. A, jest magiczny długopis. Jest magiczny długopis, więc na którejś pozycji jest właśnie nagrywanie, więc no, trzeba czekać. Czekaj, stop! Na którejś pozycji, ale to od a początku to, nie, to może być ze setna to, albo któreś. Ale idę za koleją, już dużo wypełniłem, więc. A, jest okej. Okay. Więc przeważnie nie zachęcam do hejtowania. Ale możecie napisać tutaj Piotrka, kurde, zmusić go, żeby, kurde, wreszcie no, zaczął nagrywać. To jest takie jebnięcie, znaczy uderzenie tym zeszytem w łeb. No, to no. Może by pomogło, nie? No, no żeby jest, wznowił Pit Bike Rider nagrywanie na swoim kanale, bo na pewno byście chcieli coś pooglądać. No i popatrz, jaki kolega uciekł, nas zostawił. No, jest kolejny zawodnik, tylko nie jest motoryzowany, ale jest zmechanizowany. Nie, do samej góry wiem. Nie, no, jedzie. Ino się kurzy, czekaj, to się poli. Poszedł. Jest okej. Dobra, no to z takim miłym akcentem kończymy ten odcineczek, więc do usłyszenia, do następnego, na razie, trzymajcie się, hej!